Znasz jakiś kawał w ogóle taki, żeby opowiedzieć teraz na szybko? Siemanko, z tej strony driftingowy nerd, a ze mną niesamowity gość Jaś. Chciałem powiedzieć Borawski, z przyzwyczajenia. Ale sobie, trochę starszy. A właśnie, ile masz? 27. 27, a to nie tyle starszy. No, znaczy no w tym roku 28. Okej. Okay. Czujesz się staro, bo do 30 dobiegasz? Nie. Nie? Nie. Bardzo dobrze. Czuję się bardzo młody. Drifting odmładza, prawda? Tak, dokładnie. Trzeba powiedzieć, to trzeba powiedzieć. Znaczy, odmłodziło mnie to, że moje auto w sumie jest starsze ode mnie, więc... A, widzisz. To mnie bardzo odmłodziło. No to świetna sprawa, a twoje auto jest bardzo ładne. Tu w tym momencie, jak my sobie rozmawiamy, to wy możecie oglądać niesamowitą S13 Jaśka, która ma w body kit Origina. I to jest, powiedz, i do tego są jeszcze tam splittery pododawane, fajna felga, tak, dopasowana i mocna gleba. Są splittery, są jakieś kanarty, no wszystko co możliwe po prostu jest nawalone do tego auta. No gleba jest taka w miarę. Okej. Okay. Jeszcze by można było zejść niżej, ale to już by było dla mnie problematyczne. No i ciężko by się jeździło. Na lawetę przede wszystkim. Okej. Okay. No i też... Niektóre tory, na których są zawody, no nie są tak do końca równe i to by było też pewnie niebezpieczne gdzieś tam dla układu napędowego. No myślę, że Koszalin by był ciężkim ze względu na tą pierwszą patelnię taką, okay, tą napadową, że tak powiem, bo no tam wysokie auta potrafią przytrzeć czasami progiem. No więc to też trzeba o tym myśleć, a jednak szkoda by odpaść z zawodów przez tego typu awarie. Więc... No myślę, że tak. W zeszłym sezonie swoim nowym Nissanem, bo to jakby... W zeszłym roku jakby to był pierwszy rok tego auta. Tak, to był pierwszy rok tego auta i pierwsze zawody tym autem to były Pszczółki Drift Open. Okej. Okay. Więc tam początek sezonu miałem troszkę ominięty na Tak, to były Pszczółki. Pszczółki, na których rok wcześniej, jeszcze 30, miałeś dosyć poważny wypadek. No miałem małe zderzenie z Kubą Królem. Okay. No, z Kubą Królem, tak. Mhm. No i wtedy jakby zapadła decyzja o budowie tej 13. No w sumie decyzja to zapadła bodajże chyba już pod namiotem, w parku maszyn nawet, że budujemy nowe auto. Mhm. Bo no stwierdziłem tak, przede wszystkim na E30 tam były plotki o tych wózkach tylnych i tak dalej, że te E30 mają być niby lekko eliminowane już i z tego względu zapadła decyzja o 13 po prostu. Rozumiem. A wcześniej... Była szybka decyzja. Bo ona była, ja pamiętam, że jak wy zaczynaliście ją budować, to ona w ogóle taki dosyć, ta twoja 13 jako baza, taki dosyć przypałowy pomarańczowy kolor. Tak, no ogółem ta 13 ma taką historię, że kupił ją Sebastian Szymański. Okej. Okay. Ode mnie, czyli z teamu. Kolega z teamu, tak. Miał ją budować, po czym wpadł na pomysł budowania piętnachy. Mhm. I ja od niego odkupiłem tą 13 po prostu, więc nie trzeba nie było musiałem nawet szukać. Transportować i szukać tego auta. No to fajnie, to zawsze oszczędzone pewnie ze 2 miesiące, dużo zdrowia i dzięki temu też pewnie udało się na sezon wyjechać z tym autem. No myślę, że tak, chociaż kupiłem ją dość późno, bo pamiętam, że to chyba był październik albo listopad. Okay. Dopiero zaczęliśmy coś tam przy niej majstrować, znaczy no my, Damian Hampel z Hampel Motorsport, mhm, w sumie. Bo wszystkie w teamie wasze auta są tam budowane. Tak, wszystkie auta są tam budowane, są serwisowane tak samo tam. Ja czasami serwisuję u swojego kolegi Pawła Gorzyckiego to auto we Wrocławku, ale okay, ze względu po prostu na odległość. Rozumiem. No bo nie opłaca mi się do Poznania czasami jeździć. No bo ty jesteś z Wrocławka. Tak, mieście, jestem z Wrocławka. Chociaż w Poznaniu mieszkałem dobre 7 lat. I stąd znasz się z poznańską ekipą i tworzycie team? Tak, tak. No głównie stąd, bo gdzieś się tam parę lat temu jakoś poznaliśmy po prostu. Potem jakoś złapaliśmy taki kontakt. Pojechałem chyba do chłopaków, jak jeszcze było samo Eugene Drift Team. Okay. Na bodajże tor Poznań, chyba na ostatnią rundę DMP. I jakoś tak w sumie wyszło, pogadaliśmy. No i padła decyzja o tym, że w sumie jeździmy w trójkę. No jest spoko. No widać, że też jakby Eugene to po japońsku przyjaciel i widać, że ta przyjacielska atmosfera w naszym teamie jest naprawdę silna. No nie, no jest, czasami jest bardzo silna. Czasami tylko. No, bo znaczy wydaje mi się, że na przykład dużą pomocą u nas w teamie jest to, że chłopacy wiedzą, że jeżeli im się, nie wiem, coś stanie z autem, to po prostu wsiadają w moje bez pytania i mogą jechać tym autem bezproblemowo. Ja pamiętam, że kiedyś na Drift Trophy jak byłem, to waszymi 2 albo 3 autami jeździło chyba z 7 kierowców w ogóle. Tak. Na ostatniej rundzie Drift Trophy w 2018 roku. Tak, no na pewno moim autem jeździł Damian Hampel, który pojechał tak w sumie jedną rundę z nami, żeby troszkę odrdzewieć. Okej. Okay. I Seba jeździł tak samo moim autem. No i jeszcze Mikołaja Zakrzewskiego Toyotą jeździł on sam i chyba jeszcze ktoś, mi się wydaje. Tego już nie pamiętam, okay, że ktoś jeszcze jeździł. Rozumiem. Maciej Orzeszyński. O, czyli 4 tak, zawodników, no, 2 auta. 5 kierowców, więc...
sporo roboty miały te samochody na tej, no na tej rundzie. Na pewno. A co gdybyście natrafili na siebie w parach? Kamień, nożyce, papier. No. Okej. Okay. No i tyle. Drifting. Na pewno bym się nie kłócił, że nie wiem, ty przegrywasz, bo moje auto. Keep drifting fun. Dokładnie. Kamień, nożyce, papier i... No to jest, to jest, to jest mega fajne. Czyli jako team od kiedy istniejecie? Od 16 roku? Tak, tylko że to było beze mnie. Okay. Ja doszedłem w 2017, bo to jeszcze miałem 30. Mm-hmm. W sumie był plan troszkę ją zjaponizować tam. No tam JZ był w ogóle przez tak, chwilę, był, prawda? Tak, był JZ. W sumie można powiedzieć, że był ten JZ. Który jest w Nissanie. Tak, chociaż części, że tak powiem. O, bardziej części z tego JZ-a okay. były tam, bo na tej rundzie w Pszczółkach był troszkę pech, bo po tym jak Kuba Król we mnie wjechał, ściągnęliśmy auto do parku maszyn, no i silnik się zatarł. Coś gdzieś poszło w jakiś kanał olejowy, już nawet nie wikaliśmy i po prostu silnik stanął i była szybka decyzja kupienia drugiego słupka i przekładania wszystkiego po prostu. Zastanawiało mnie, w ogóle zastanawia mnie, dlaczego, to jest dosyć rzadki ruch, ale jeszcze się zdarza, że dlaczego stawia się na jeden JZ, a nie na dwa JZ? Tylko ze względu na dźwięk? Wiesz co, może i tak, bardziej też mi się wydaje troszkę czasami ze względów finansowych, bo jednak no, kupowanie 2JZ-a i nie otwieranie go, nie kucie, no tak mija się z celem moim zdaniem. Rozumiem. Nawet uzyskując gdzieś tam... Ja mam seryjnego JZ-a, w sumie jest single turbo tak? zrobiony, były tylko panewki bodajże podmienione i tak to nie jest kuty i jeździ. Na jakiej, jaką ty mocą dysponujesz w swoim aucie? No teraz mamy dołożone nitro, więc myślę, że jakieś tam 520-530 koni, coś koło tego i wydaje mi się, że na Polskę to jest... Wystarczająco. No bardzo, bardzo dużo już. Więcej... Tak, zresztą to jest takie przysłowie nawet, że nie moc, lecz technika. Tak, znaczy wiadomo, inaczej, jak ktoś naprawdę, no ja jeżdżąc nie mam jakiegoś mega parcia na wygrywanie i tak dalej, chociaż nie powiem, chciałbym wygrywać jak najbardziej, bo myślę, że każdy by chciał, no dla mnie liczy się bardziej ten fan po prostu, więc ja nie potrzebuję tych 800 koni. Rozumiem, czyli typowo drifting traktujesz rozrywkowo. Tak, no i też wiem już, że autem 500 konnym można ganiać 800 koni. No to zdecydowanie, zdecydowanie. Bardziej to kwestia to... właśnie prowadzenia i trakcji chyba. No ja poszedłem w tym Nissanie bardziej właśnie w zawieszenie Weissfaba, bo Weissfaba mam z przodu, Weissfaba mam pełnego z tyłu tak samo. I wydaje mi się, że to bardzo trakcyjnie poprawiło auto, no i jest całe laminatowe w sumie poza drzwiami. Rozumiem. No tak, to dosyć lekkie jest, a tak. też jeździsz na Westlake'a w zasadzie, no, tak? Westlake'i 265 w 18 i udowodnione jest, że na jednym barze to auto jedzie. Okej, okay, bardzo fajnie. No tutaj jeszcze wracając do tematu mocy, to przecież Adam Rubik-Zalewski, mając we 30, tam 530 koni, zdobył tytuł Mistrza Drift Masters 2017. No, więc to myślę, że może być dobrym przykładem na to, że ta moc nie jest taka wielka potrzebna. James Dean zresztą też do niedawna jeździł tam na 600 no, kilku koniach. No i tak jak ja wcześniej tam mówiłem tobie akurat, jak byliśmy w garażu, Paweł Trela. Dokładnie. Który no, nie miał za czasów dużej... S13 tak, jeszcze. Tak, dokładnie. No. Zaraz, jak kamerę. Ten drift troszkę tak jeszcze się rozwijał w Polsce, to pamiętam chyba wtedy najczęściej DMP było na Poznaniu rozgrywane, to no przecież też z tego co wiem jakąś bardzo dużą mocą tam nie operował, tak. a szedł jak burza po prostu. W ogóle Paweł Trela wtedy, ten Poznań, to miał tak obcykane, że jeździł go można powiedzieć na milimetry. No ja niestety miałem raz być okazję tylko na to, że na Drift Poznań... Masters, na Driver's Edge bodajże, tak, prawda? Dokładnie. W 2017 tak, roku. No to jeszcze była, no to jeszcze były czasy E30 z V-ką. Tak? V-ka wtedy była? Tak. Nie było już JZ-a? Nie, wtedy była jeszcze, jeszcze było V8 z nitro, tam też dość duże dysze mieliśmy wsadzone, więc tak, no w miarę to auto jechało. Czyli też na pewno coś koło 400 koni było? 380 bodajże na strzale, bo tam chyba dysze 80 czy setki nawet były wstawione, ale myślę, że teraz tym Nissanem kompletnie inaczej to pojechał tam. Wtedy jeszcze były czasy, gdzie nie jeździłem na Westlake'ach, nie jeździłem na Xtreme'ach, tylko w sumie jeździłem jeszcze na innych oponach. No myślę, że teraz kompletnie inaczej bym to pojechał i inaczej bym się czuł na pewno za kółkiem wtedy. No tak, bo to objeżdżenie, bo ty w ogóle driftujesz od którego roku? Zacząłem w 2000... Znaczy inaczej, driftuję to już długo, ale tak na zawodach i autem przygotowanym do zawodów bodajże to jest chyba czwarty rok, 2015. Bo no, wcześniej jeszcze początek. Przed E30 miałem się 36. Tak, miałem E36 z 3-litrową benzyną za 4,6 i to było w sumie takie moje bardziej taki pierwszy prokar trochę. Okay. Bo był oklatkowany, był skręt zrobiony, systemy gaśnicze po prostu, no fotele kubełkowe, wszystko już robiliśmy tak, żeby to już
jakimś tam prokarem takim bardziej było. Potem były jakieś plany wsadzenia innego silnika, ale potem się pojawiła E30, którą od ryby kupiłem. W międzyczasie miałem jedynkę jeszcze. O, to nawet o tym nie wiedziałem. No, miałem krótką czy kupę, tak jak Paweł Korpuliński? Kupę, bo wtedy bardzo dobrze trzymałem się właśnie z Korpulem. Okay. I poszedł plan, że ja też zbuduję jedynkę, ale jakoś kupiłem klatkę, kupiłem budę, oklatkował ją Paweł Trela właśnie, ale jakoś ten projekt stanął w miejscu wtedy i tak... Tu gdzieś E30 się pojawiła i poszło, że właśnie sprzedaję tą jedynkę, kupuję 30. Rozumiem. Czyli gdzieś tam jakbyśmy zajrzeli za garaż, to nie znajdziemy karozerii od tej jedynki. Nie, już nie. Ale znajdziecie ją u Pawła Korpulińskiego. A, proszę bardzo. Jadymy dalej. Jadymy dalej. Po przerwie wracamy, małych problemach technicznych, prawda? No ale najlepsze. Darka Fabisiaka niestety nie było. Nie było, bo przy okazji podjechaliśmy, byłby bonus do naszego wywiadu. Parę słów z Darkiem Fabisiakiem, może było powiedział jakiś kawał. Znasz jakiś kawał w ogóle taki, żeby było powiedzieć teraz na szybko? Znam, ale chyba nie nadają się na wizję. No ja też tylko takie kurna znam. No. I one są albo... Znaczy tak, no, nie wiem czy to powiedzieć. Jaka jest niejadalna część warzywa? Respirator. Nie wypada się śmiesznie do wcipu. Nie, ale chamskie dowcipy są fajne, bo są fajne i są chamskie. Tak. Dokładnie. Nie no, kawały typu idzie Polak, Niemiec i Rusek, to znudziły mi się jak miałem z 15 lat. Więc... Chociaż dużo takich też jeszcze cały czas można fajnych gdzieś odkryć. Mój dziadek świętej pamięci był mistrzem w kawałach i w ogóle odpowiadał takie sztuki i każdy się zastanawiał, skąd dziadek tych kawałów bierze. I pamiętam, ciotka kiedyś mówi do mojego dziadka coś tam o kawałach i mówi: a ty to w kółko te same opowiadasz. A mój dziadek mówi: a opowiedzie ci 30 nowych? Ona to dawaj. No i opowiedział 30 nowych. No. Nie, to są mistrzowie, jeżeli chodzi o kawały, bardzo. I to ja znam takich ludzi, którzy tylko kawałami sypią i z nimi się normalnie spróbować dogadać, to ciężko, ciężka sytuacja. Rozmawiać poprzez kawały. Dobra, skończyliśmy na początkach driftu, to już wiedzieliśmy, że było 320, a może 325 tak. W sedanie, tak? Tak, sedan, okay, sedan to bez było... M-packu, czyli taki... pierwszy tuning jaki był, to borbety były wsadzone, ale nie pamiętam już jaki to był model borbetów. Ale borbety. Tak, borbety, pierwsze co to wjechały borbety właśnie. Fajnie. No i później było E36 z klatką, tak? E30 tak. I S13. Mówiliśmy o tym, że będziesz jechał DMP cały sezon, że nie masz jakieś tam napinki na wygrywanie, ale oczywiście, żebyś chciał. A takie twoje zawodnicze marzenie, gdzie byś chciał jeździć, nie wiem, tak w szczycie swojej kariery, to co? To masz coś takiego w ogóle, takie założenia? Mam. Takim moim największym marzeniem chyba jest pojechanie jakichś zawodów w Japonii. Okej. Okay. Właśnie z Ligi D1. To jakoś tak od lat już za mną to chodzi i stwierdziłem, że jak będę miał możliwość i finanse i czas, to na pewno pojawię się na takich zawodach. Nie wiem, czy jako zawodnik, ale na pewno chciałbym zobaczyć takie zawody, to na 100%, i bym chciał pojechać może kiedyś. Okay. Kiedyś mi opowiadałeś też o swoim pomyśle zwiedzenia całego świata, ale tak mocno driftingowo. Tak, tak. Też bym chciał kiedyś zrobić takiego tripa właśnie, poświęcić tam jakieś, nie wiem, parę miesięcy i jeździć właśnie sobie po zawodach. I nie tylko właśnie Formuła Drift czy Japonia, ale wiem, że na przykład w Rosji mają bardzo mocną ligę driftingową. RDS, bo to prawda. Właśnie Mikol mi w tym roku to podesłał, to byłem w ciężkim szoku, jakie tam auta jeżdżą. To prawda. Mieliśmy w tym roku, w tamtym roku w sumie jechać, okazję jechać na zawody do Rumunii. Nie udało nam się to, bo tam też jakoś ze względów czasowych i tak dalej, ale też bym właśnie chciał, no właśnie w takich państwach, gdzie myślisz, że jednak nie ma tych zawodów, a się okazuje, że są. Ja pamiętam moja pierwsza styczność z rosyjskim driftingiem, to był 2016 rok i zawody HGK Drift Challenge, to wtedy była 10. edycja i wtedy pamiętam, że Kabargin przyjechał korwettą C6 i to w ogóle dla mnie było, co, korwetta C6 do driftu? I to była pierwsza korwetta do driftu, jaką widziałem. Ona, pamiętam, wtedy miała silnik z ITB, tak mocno, mocno podrasowany, wolno ssący cały czas i to naprawdę było coś fajnego. Później ten kierowca nam opowiadał, że ma 8 stóp, z czego działają tylko dwie, a reszta jest gdzieś tam po prostu w krzakach porzucona. A propos właśnie zawodów, to wydaje mi się, że chyba marzeniem każdego driftera, czy polskiego, czy europejskiego, to jednak chyba ta Formuła Drift, tak? Mi się wydaje, że to jest taka... Znaczy też zależy, ja na przykład bym chciał jechać Japonię z tego względu, że... No klasyk, tak? Japonia to klasyk. Styl, agresywność jazdy, tak jak patrzę, no jednak Formuła Drift
no, dla mnie wiąże się raczej z szybkim torem, ale nie agresywnym torem. Jednak ten tory, które mają w Stanach, one są bardzo długie, bardzo szybkie, ale tam nie ma takiej agresji, przekładek Grzesiek, i tak dalej. Grzesiek Chybki kiedyś fajnie określił, że my w Europie... Rozmawialiśmy o jakiejś tam sytuacji, o Fredriku Asbo, że jak jeździ Fredrik Asbo i Grzesiek Chybki powiedział, no nasze chłopaki, czyli James i Piotrek i Fredrik mają takie fajne nasze przekładki europejskie, że jest ta agresja no, i jest... Mi to się spodobało, nie wiem czy to, czy po prostu tego nie wyłapałem wcześniej, ale wydaje mi się, że odkąd Piotrek zaczął jeździć w Formule Drift, nagle paru Amerykaninów zaczął robić ryby na wejściu. Ja myślę, że może to tak być. Bo ja wcześniej tego nie wyłapywałem nigdy, dopiero jak on zaczął jeździć, to zacząłem zwracać uwagę na właśnie wejście z ryby. Tak. A no Polska słynie chyba właśnie, no, często jest na briefingach, mala rybka. No, Polacy jednak słyną z dużych ryb, no nie? Tak, to prawda. W ogóle ja powiem Ci szczerze, że jak zacząłem jeździć na zawody, jak rozmawiałem z zawodnikami z zagranicy, to nie wiem czemu, myślałem, że to jest takie normalne. No. Mówiłem fish initiation. A później się okazało, że wszyscy mówią po prostu albo weight transfer, albo mangi z japońskiego. Dokładnie. No, a ja miałem to najczęściej tak, słyszałem właśnie. A ja miałem swoje fish initiation. Także... Ale dla mnie najfajniejszym wejściem chyba to i tak jest kop ze sprzęgła. Tak? No jakoś tak najbardziej mi to leży. Rozumiem. Bo no jednak wejście... I to jest w zasadzie takie uniwersalne, że... Wejście z łapy bardzo hamuje. To prawda, a to na wolnych torach można to stosować, no. Ale gdzieś na szybkich torach to ten kop ze sprzęgła to nie wyhamowuje tak samo jak w przypadku ryby, no. A gdzieś tam chyba to auto bardziej kontrolowalne jest. No ja takie wejście najczęściej robię na torze w Toruniu. Okej. Okay. Tam prędkość wejścia nie jest duża, akurat trzeci bieg się ładnie kopnie i się nie zwalnia wtedy. Mhm. Zgrabnie sobie przeszliśmy w naszych tematach do zagranicy, do Formuły Drift. Powiedz, jakie ty masz oczekiwania przed tym sezonem Formuły Drift i czy czekasz na niego, bo ja powiem ci szczerze, że nawet dzisiaj w barwach jestem. Znaczy, jeżeli chodzi o Formułę Drift, to zauważyłem bardzo dużo nowych aut. Tak? No nawet elektryczne Camaro będzie. Tak, no to jest dla mnie w ogóle szok, bardzo duży szok. Mam nadzieję, że no ogółem mam nadzieję, że w tym roku James Dean zamieni się z Piotrkiem Więckiem miejscami. Też i to bym jednak tego chciał. Piotrek będzie na pierwszym miejscu generalki. Jest to bardzo możliwe moim zdaniem, bo to jest facet, który jeździ jak automat. To prawda i widać że też u Piotrka, jaki on progres robi i że ten wyjazd do Stanów był takim naturalnym, ale bardzo dobrym krokiem podjętym przez no, niego. No wydaje mi się, że to był chyba najlepsza jego decyzja właśnie. Mi się spodobało to, że tylko zaczął w Stanach jeździć, ale nie jeździ już w Europie tutaj. To znaczy na jakieś tam pojedyncze, tak jak właśnie HGK Racing, nie wiem czy tam jeździł. A to ostatni raz HGK Piotrek jechał też w 2016 no, tak, roku. Tak jak Oman, tak samo Oman, był. Tak. To mi się podobało, bo to taka troszkę odskocznia to była. Prawda. Ale to widać fajnie, że on skupia się tylko na tej Formule Drift i nie zaprząta sobie głowy właśnie nie wiem, innymi ligami po prostu, które są gdzieś po świecie. To prawda. Rozrzucane. Ale zauważ, że w ogóle też w tym Omanie widać po Piotrku było, że on też tam, to niby był wyjazd treningowy, ale cały czas tam progres szedł. Ostatnia runda wygrana, gdzie w bezpośrednim pojedynku jechał z Jamesem, który wiadomo, że Skyline jest mniej trakcyjnym samochodem od tej S14 i jeszcze do tego no, James za kierownicą, a jednak Piotrek dał radę i wygrał w bezpośrednim. A czy mi się wydaje, że oni bardzo podobnie już zaczynają jeździć? Ja myślę, że to też wynika z tego, że po prostu są w jednym teamie, prawda? Chociaż ja Ci powiem, że ja mam swoją taką prywatną, osobistą teorię, że ten styl Janka mistrzowski, który poznaliśmy w ostatnich latach, te tytuły Formuły Drift, ta dominacja też w Europie poniekąd, myślę, że to wszystko wyszlifowało się w Polsce i że ten jego ostateczny talent, który teraz mamy, że on tutaj w Polsce nabrał takiej dojrzałości, nabrał takiego ostatniego szlifu, bo przypomnijmy sobie, jak w 2016 roku James Dean zaczynał jeździć w Drift Masters, to wcale nie było tak, że to był mecz do jednej bramki, tylko James tam nie raz od naszych polskich zawodników dostał. Ja tam jeździłem w tamtych czasach, no na Drift Masters głównie jeździłem jako kibic, bo tak jak mówiłem, no raz udało się być na Driver Search'u tylko, ale dla mnie było widać taki przeskok troszkę jazdy Jamesa, a reszty stawki. Okay. Było to, dla mnie to na przykład było lekko widoczne, bo on no patrzyłeś, kompletnie inaczej jeździł. Patrzyłeś też jako kierowca, tak? Ja jakby takiego spojrzenia nie mam na drift, ale no mówię, na pewno te starty w Polsce dla Jamesa też były taką no, prawdziwą szkołą. Jeśli chodzi o Jamesa, to on jest dla mnie królem w jednej rzeczy. W dojeżdżaniu drugiej osoby nie poprzez hamowanie się z łapy, tylko poprzez wysprzęglanie się. Tak. To po prostu czapki z głów.
widać, że, powiem Ci szczerze, że jak obserwuję gdzieś tam Jamesa, jak on jeździ, jak mam okazję być na torze, to bardziej nawet na słuch niż na oczy się odbiera, że James widać, że jeździ na granicy trakcji i tak bawi się tym, że jest tak, że tak jak najwięcej z tej przyczepności chce wyciągnąć, ale ładne Audi 90. No tak, właśnie teraz fajnie. A propos Audi, to kolega buduje, sam buduje w sumie od nas z Włocławka, ale taką bardziej wersję DTM, ale troszkę na ulicę. Okay. Taką 300-konną, teraz też kupił hamulce, wczoraj mi pokazywał tarcze hamulcowe, jakie kupił, jak założył to na koło, to koło na te tarcze, to... Sztos. No 6-tłoki chyba z Cayena, czy z innego Porsche, więc... No, będzie fajnie jeździć. Fajnie, fajnie. Chętnie zobaczę na żywo, jak już będzie gotowe. Ale wróćmy do tej formuły. Ja podobnie jak ty, no mam chciałbym, żeby Piotrek został mistrzem i myślę, że możemy tego oczekiwać po Piotrku. Znaczy, myślę, że to jest bardzo wykonalne. Tak. Bo to jest gościu, który nagle w Formule Drift pojawił się znikąd i zrobił po prostu takie zamieszanie, że oni nie wiedzieli, w którą stronę jeździć. To prawda. No, ale to jest właśnie to jest to, czego mi brakuje na przykład i tu brakuje bardzo dużej ilości zawodników, czy w ogóle kierowców, godziny spędzone za kółkiem auta. To prawda. No ja na przykład nie mam takiej możliwości przez to, że po prostu nie mam czasu teraz, ale sądzę, że jakbym sobie powiedział, że nie wiem, w każdy poniedziałek jedziesz sobie na lotnisko i zaczynasz jeździć i jeździsz 4 godziny z kimś, to sądzę, że ta jazda by była kompletnie inna w tym momencie. Na pewno. Bo wtedy ja bym wsiadał do tego auta i teraz no wiem mniej więcej czego się spodziewać po Nissanie, ale wtedy w ogóle bym wsiadał do auta, odpalał je i po prostu jechał. To jest to właśnie. No trening jak w każdym innym sporcie. No trening czyni mistrza. Dokładnie tak. Poczekamy, bo tutaj jakaś sytuacja na drodze dzieje. W ogóle śmierdzi z pola chyba, albo ja mam coś w nosie, bo mi się wydaje, że cały czas śmierdzi. Niestety, ale chyba zaczął się taki okres na tych polach, a nie powiem, tu jest bardzo dużo pól dookoła. Jest to prawda. Zamiast torów. Tak. Drodzy rolnicy, weźcie się w kupę i zbudujcie jeden tor. Dorzuca się. O, widzicie? Jak zbudujecie tor pod Gostyninem, to się dorzuca. Znalazłem inwestora. Wszystko tu w ogóle rozgrywa się, cała historia świata rozgrywa się w moim samochodzie. I zrobimy driftingowy puchar Gostynina. O, i to by było coś. I teraz tak, burmistrz Gostynina ma od razu głosy, nie? Dokładnie. Całej motoryzacyjnej braci. Przynajmniej na całą Polskę sława, że zdecydował się. Myślę, że z zawodników tylko ja jestem tu zameldowany. No ale słuchaj, no to lokalny, już jesteś jako lokalny, tak, prawda, pretendent. Tak. A zawsze takiego kogoś potrzeba. Nie, tu akurat w Gostyninie, no tu akurat no, prowadzę firmę i trzymam tu auto, to jak jadę busem z lawetą, to dużo osób mnie atakuje i jest od razu, co to było, potem na Instagramach, na fejsie, na Snapie, wszędzie do mnie piszą. Dzisiaj też przed tym, jak przyjechałeś, auto wystawiałem z hali na halę. Okay. Tak samo, siedzę w garażu, patrzę, tu jakieś... Jak to zrobiłeś z zepsutą przepustnicą? No tak, że jak odpalam, to jednak te 1500 obrotów. Aha, trzyma, więc da radę jechać. Rozumiem. Po prostu bawiłem się biegami. Ale właśnie weszło 3 gości i od razu było, a co to jest za auto, albo często widzę, albo często to, no to takie fajne się staje, że jednak ludzie widzą to auto przede wszystkim. To prawda. Kiedyś mówisz, a co to za auto, kiedyś Paweł Borkowski, którego serdecznie pozdrawiam, opowiadał mi, że jego przyjaciel miał taką fajną stensową S14 i podjechał gdzieś pod sklep i mówi, wiesz, pod tym sklepie wyszło takich 2 Sebiksów i mówi, ale zajebista kalibra, gdzie taką kupiłeś? A to często. Też kiedyś miałem właśnie pytanie, czy to jest kalibra. O, widzisz, co do S13, no można, jak widać, no... Są znawcy, tak? Dokładnie tak, kalibra. Ale powiem Ci szczerze, że w ogóle kalibra to trochę stała się skrzywdzona przez te wiejskie tuningi, ale w ogóle to jest fajne auto. Ale Ci powiem, byliśmy na rundzie, Driftmasters, to było Hockenheim. Tak. Też byłeś na tej rundzie. Byłem, oczywiście. No, pamiętasz, w którym miejscu staliśmy? Pamiętam. Przed naszym namiotem stała kalibra, okay, oryginalna, okay, na idealnej feldze, na ładnej glebie, tak, pamiętam, z napędem na 4 koła. Pamiętam, tak. I to w ogóle te kalibry z napędem na 4 koła, one w ogóle jakieś chore pieniądze już zaczynały. I to była taka rzadkość, my się kładliśmy pod to auto zobaczyć, czy ma dyfer. No. To była kalibra, którą bym chciał. Tak, bo kalibra jako taka linia ma ładną. No i to do dzisiaj jest chyba samochód, który ma... Chyba najbardziej opływowe auto. Tak, dokładnie. Pory. Ten współczynnik oporu powietrza jest naprawdę tam chyba nawet lepszy niż w Porsche Carrera. Ale to dużo tych aut niestety było krzywdzonych właśnie przez takie wieści. E36 też niestety przechodziło. Teraz no i dlatego E36 ma miano teraz właśnie takiego auta, do którego no części można na śmietniku po prostu znaleźć. Dokładnie. Ale to akurat dla gruzowników dobra informacja. Chociaż jest parę ładnych E36 w Polsce. To prawda. Tu pozdrawiam Jakuba Tatarę.
który chyba nadal jest takim wyznacznikiem, jeżeli chodzi właśnie o styl aut. No myślę, że w jego przypadku możemy mówić, że on nie ma swoich fanów, tylko swoich wyznawców. Tak. I to teraz nawet jak byliśmy w Toruniu na tym treningu z Drift Trophy, to tam też takie muskowe E46 były. Jedna ta żółta to była bardzo ładna w ogóle. Tak, tak. To akurat też taki ziomeczek z Poznania. Emil Dziedzina chyba z tego co. Bodajże tak, ja go tam nie wiem do końca, bo to akurat Mikol mi gadał, że to jest jakiś ziomeczek z Poznania i propsuje to auto. Fajnie było. I bardzo propsuje auto Zielika. Czyli? Lexus IF. A, fajny był, ale on już nie jeździł jak ja przyjechałem, no nie, bo przyjechał po 12. Jak. Ukręcił niestety tam dyfer czy płość, no ja potem popsułem przepustnicę, bo Zielik nie będzie sam, tak? No tak. Bo to jest też kolega, który z wami pod namiotem stoi, jak są zawody. Przynajmniej tak było chyba na drift trophy było, no. No, bo jednak na tych zawodach tam DMP czy Drift Open to raczej tak, no staramy się trzymać tylko nasze auta pod namiotem. Ze względu na to, że potrzebujemy czasami tego jednego miejsca. Dokładnie, bo to nawet tak samo dla wygody poruszania tak samo, tak? Nie wiem, czy widziałeś, czasami z własną montażownicą też jeździliśmy, więc no samo to tak, zajmuje sporo miejsca. A dzięki temu, że tą maszynę do opon macie, no to też jest tak, że no, wygodniej i dużo szybciej się załatwia. No czasami tak, czasami to jest naprawdę, no bo czasami jednak na zawodach długo się czeka na zmianę tych tak, opon. Tak, kolejka jest, szczególnie jak jest jedna maszyna tylko. Tak, nie dziwię się ze względu często na po prostu ilość tych kół i opon do zmiany. No dokładnie, no jak mamy zawody, na których jest 80 czy 90 zawodników, no to ci wulkanizatorzy naprawdę musiałoby być ich chyba ze 100, żeby to wszystko sprawnie szło, dlatego nic dziwnego, że tak się dzieje. Dobra, pogadaliśmy sobie driftingowo fajnie, o drifcie można by gadać w nieskończoność i jak wyłączymy kamerę, to na pewno jeszcze będziemy gadali myślę, długo. Tak. Ale co, kibicujcie Jaśkowi Sobierajskiemu, wejdźcie koniecznie na jego Instagrama, na jego fanpage, który znajdziecie pod JSBXY. Nie. Znaczy można wpisać facebook.com/jsbdrift, po prostu najłatwiej będzie, okay. Albo Sobierajski X Eugene Drift Team. Okej. Okay. I tak właśnie znajdźcie, wspierajcie Jaśka w mediach społecznościowych i kibicujcie mu na zawodach, bo to jest człowiek, który łączy pro drift i walczy o to, aby ten pro drift był ładnym pro driftem. W tym roku zmieniamy stylówkę zawodów. No właśnie, i to mamy, i tu taka mamy. Taka jest misja. Ja zresztą ostatnio też jak z Kamilem Driftos rozmawialiśmy, czy zawsze jak rozmawiam o pro driftkarach, które są ładne, to twoją S13 i S15 World Hubs Drift Team podaję jako przykład, że się da. No da się moim zdaniem. Tak, dlatego, no i tu mamy reprezentanta, który udowadnia to, że się da. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, ja jestem Driftingowy Nerd, dzięki, że ze mną jesteście, a jeżeli podobał wam ten materiał się, to zostawcie łapkę w górę, komentujcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania i subskrybujcie kanał, to będziecie na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu. Wirtualna piona, cześć!